Przystanek Woodstock, Nyska TV, wylądowaliśmy, nasza Nyska już praży się w słońcu, a my zostajemy tutaj na 3 dni i mamy nadzieję, że w jak najlepszy sposób pokażemy Wam to, co tutaj będzie się działo. Będziemy rozmawiać z artystami, porozmawiamy z uczestnikami, tymi, którzy mieszkają w namiotach, tymi, którzy przyjechali chociaż tutaj na jeden dzień. Mamy nadzieję, że będziecie zadowoleni. Zapraszam. Że jeszcze jest atmosfera wyczekiwania. Wiele osób jeszcze krąży ostatnie zakupy, ale moim zdaniem już niedługo będzie wszystko jasne. Startujemy z jedną z najbardziej bezpiecznych imprez w tej części Europy. Myślę, że przystanek Woodstock ze względu na sprawdzoną organizację, doskonałą organizację, jest wzorem tego typu imprez w całym kraju. A czy jest już jakaś przewidywana ilość osób, które w tym roku weźmie udział w przystanku? Na razie mamy około 120 tysięcy. Spodziewamy się jednak, że będzie ich znacznie więcej, szczególnie jutrzejszego dnia. Cały czas jednak napływają nowi Woodstockowicze, samochody dojeżdżają do Kostrzyna. W tym roku pewna niespodzianka jest olbrzymia ilość parkingów. Możliwość zatem zostawienia samochodu jest praktycznie z każdej strony miasta. Możemy powiedzieć, że mamy bardzo dobre nastroje i wszystkie wiadomości, które do nas napływają, są wiadomościami pozytywnymi. Przynajmniej tutaj na polu na wszystkim panujemy. Przejęliśmy wizytę Państwa u nas, no taką gospodarską można powiedzieć, żeby sprawdzić, jak to wygląda. Więc już jesteśmy gotowi, aby o godzinie 15 odpalić kolejny 19 przystanek Woodstock, o godzinie 17 odpalić syrenę tradycyjnie, aby uczcić 1 sierpnia. Robimy to zawsze, kiedy przystanek Woodstock zahacza o 1 sierpnia, o datę 1 sierpnia. Jeżdżę cały czas po całym terenie. Przyglądamy się, żeby ludziom było tutaj dobrze, żeby było bezpiecznie. Pogoda może być trudna, ale jesteśmy na wszystko przygotowani. Odprawy pokojowego patrolu codziennie też na nich jestem. Nie mamy żadnych informacji z pola, które by nas niepokoiły. Wszystkie informacje mówią, że ludzie się bawią, dobrze się bawią. Prosimy ich, żeby dzwonili do domu, żeby opowiadali o wszystkim, co się tutaj dzieje. Wczoraj otworzyliśmy oficjalnie sprzedaż piwa, ale także podkreślamy, przeżyjcie przystanek Woodstock jak najbardziej trzeźwo. To jest jedyny taki moment, kiedy możecie w ciągu kilku dni obejrzeć tak dużo różnych działań. Oni nie przyjadą do Was wszyscy, ale jeżeli tu już jesteście, to panujcie nad sobą. Mówią o tym bardzo, bardzo wyraźnie. Wszystko jest zapięte na ostatni guzik. Wszystkie elementy organizacji tego wielkiego festiwalu już działają. Cała infrastruktura tego półmilionowego miasta, które tutaj wyrosło w województwie lubuskim, już funkcjonuje prawidłowo i tak na dobrą sprawę odliczamy minuty do tego, aby pan Roman Kopalański, ostatni zawiadowca stacji Żary z tej wielkiej sceny, która jest za mną, krzyknął w całą Polskę. Przystanek Woodstock, odjazd. Witam Was Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W ten sposób dziękujemy Wam za to, że jesteście z nami, kiedy jest zima, kiedy w tym dziwnym kraju robimy rzeczy niezwykłe. Ale to dzięki Wam. 20 lat gramy, wielu z Was ma 20 lat. Ale bądźcie z nami, jak mówimy, do końca świata i... przyjaźni, miłości, muzyce. Po raz kolejny, rok temu, także piękny festiwal i wydawało mi się, że to Wy powinniście mieć wpływ na to, aby w tym kraju było fantastycznie, przyjacielsko, cudownie. Często nie jest. Niech się inni uczą od Was, niech się dorośli uczą od Was przyjaźni i wzajemnego szacunku. Jeszcze raz, dzięki, że dbacie o siebie. Panie Romanie, te samoloty jeszcze latają, a ja zadbałam miłości. Najpiękniejszą formułę świata! W imieniu PKP 19 przystanek Woodstock w miejscowości Kostrzyn, województwo lubuskie, odjazd! Pamiętajcie o tym, aby spędzić ten czas bardzo bezpiecznie, aby spędzić ten czas fantastycznie.
właśnie, jak spędzić ten czas w pokoju. Gramy! Czekałem na to cały rok, prawie cały rok, bo w grudniu się dowiedziałem, dostałem niespodziankę od Jurka i kurde, czułem presję, powiedzieć, że czułem przez te kilka miesięcy presję, bo na forach też różnie ludzie pisali, byli niektórzy sceptycznie nastawieni w ogóle i trochę, może nawet fajnie, że to zbudziło mnie trochę strachu, bo wtedy musiałem się mentalnie przygotować na wszystko i powiem ci, że te kilka miesięcy sprawiło, że po drodze spotkało mnie różnych dużo sytuacji, wyciągnąłem kilka wniosków i przyszedł czas na Woodstock. Stary, ja zbladłem przed tym, przecież ja stałem w zeszłym roku... Właśnie, bo ty rok temu grałeś na Wiosce Kliszny i... Pierwszy koncert wtedy w moim życiu. Nigdy więcej nie spotkałem czegoś takiego na żadnym innym koncercie. Energia taka, że przecież to przychodziło... Cały namiot buzował. Proszę cię, normalnie. I słuchaj, dzisiaj jak ja zobaczyłem tych ludzi, bo w zeszłym roku byłem na koncercie Damiana Marleya, stałem ze sceną i powiem ci, byłem zachwycony, ale nie tak jego graniem, jak ludźmi, którzy stali przed nim. Mówię, stałem wtedy z siostrą i moim bratem, mówię, patrzcie, ja pierdzielę, to jest moje kolejne marzenie, zagrać na tej scenie. I nagle dostałem to marzenie i dostałem tyle samo ludzi, no przecież to... Kolejne marzenia się... Ja nie wiedziałem, że tyle ludzi na rozpoczęcie może przyjść, no ja... Słuchaj, jak myślisz, co takiego ma w sobie ten festiwal, że tu co roku przyjeżdżają te setki tysięcy ludzi? Centralny luz i klimat, bo tutaj się poznaje ludzi, każdy jest serdeczny, każdy jest uśmiechnięty. Tu się przyjeżdża po wspomnienia i to jest najważniejsze, coś czego nam nigdy nie zabierze, stary, wspomnienia. I tutaj ich może nałapać naprawdę mnóstwo, chociaż niektórzy pewnie niektórych dni nie pamiętają, co? Yeah.
Nyska TV, witam was serdecznie, no moi drodzy. Nawet nie wiecie, jak wam zazdroszczę, że macie takie fajne pajorka. Czyli to był... Tutaj mój, jeszcze tam kolega jest w namiocie, pancur taki. Rzeczywiście schładza? Schładza, możesz spróbować. Proszę, zapraszamy. Trzeba wymieniać wody. Zapraszamy, mogę podtrzymać mikrofon. Spoko, ja jeszcze do was wrócę, ale słuchajcie, oprócz tego jeszcze macie jakieś, bo głównie dzisiaj o to pytamy Woodstockowiczów, jakie jeszcze znacie metody walczenia z takim skwarem jak dzisiaj? Na pewno wiem, prysznice, schłodzić się w zimnej wodzie. Tak, nawet bez nalewania wody, wykołać po prostu dziurę, żeby w cieniu piwko leżało. Dokładnie, tylko trzeba uważać na pokojowych, bo się dużo czepiają tego. Żeby ogrodzić i tak dalej. Ale czego? Tego, żeby... Nie, trzeba ogrodzić, bo ktoś skręci nogę, bo coś tam. Takie problemy. A skąd w ogóle jesteś? Południe Małopolski jeszcze, bardziej na południe od Krakowa. Ja Jordanów, no, Jordanów. I kawałek drogi. No, jakieś 60 km od Krakowa na południe. No to podróż była na pewno fascynująca. Tak jest, podróż 12-13 godzin, no jeszcze opóźnione, czyli polskie PKP jak zawsze. Stary, musisz powiedzieć naszym widzom, co na Woodstocku jest takiego, że ty przechodzisz przez takie męki, żeby tutaj przyjechać? Przede wszystkim atmosfera. Ludzie. Zespoły dla mnie są na drugim miejscu, przede wszystkim ludzie, po prostu idę. Klimat. Siądę sobie tam na chodniku, prawda, przy drodze i gadam z kimś jak z przyjacielem, którego znam od 10 lat. To jest piękne. Dobrze, czy my możemy przeszkodzić na chwilę, bo widzę, że tutaj chronicie się przed... Dokładnie. Mocno grzeje właśnie? Daje mocno. Płynie ze mnie wszędzie. To jest jedyny sposób ochrony przed słońcem, czy jeszcze macie jakiś inny? No chowamy się w cień, to jest inny sposób. Słuchajcie, skąd do nas przyjechaliście? Z Łodzi. A ty? Ze Szczecinka. Ale przyjechaliście razem, czy poznaliście się na Woodstocku? To jest moja kobieta. Poznałeś ją na Woodstocku, czy poznałeś ją? Wcześniej poznałem. I rozumiem, że na Woodstock od kiedy przyjeżdżacie razem? W sumie w tym roku dopiero jesteśmy razem. Jak wrażenia? Świetnie, naprawdę piękny, piękny festiwal. Znajdujemy się w Nysce. Czy wy macie jakieś wspomnienia związane z marką tego samochodu? Jakieś anegdoty? Wchodziliśmy tymi drzwiami i zaczaskiwane były te drzwi tamte, a tutaj była taka ścianka z kratkami. Pomagano nam wejść, bo mieliśmy kajdanki na rękach. I nie można było wyjść od wewnątrz, to było, bo nie było klamek. Także wypuszczał nas dopiero kierowca, który wychodził i prosto do komisariatów wychodziliśmy. Ja w jednej takiej Nysce nawet miałem bezpłatny masaż przy pomocy długich gumowych przedmiotów. Zresztą to były Nyski bardzo podobne do tych, nie było tak miękkich siedzeń. Właśnie chciałem się spytać, czy warunki były podobne, tutaj komfortowe jak to? Nie było na pewno nie było lodówki, za to były stojak z gumowymi... Nie było zimnych napojów. Natomiast był stojak z gumowymi połami. Przyrządy do masażu. Tak, przyrządy do masażu. Poza tym, słuchaj, były... towarzystwo nie było ciekawe, wiesz? Zwykle było to towarzystwo jakieś takie, na przykład zwracali się... Potrafiące się bawić. Nie. Bez poczucia humoru. Zwracali się do siebie na przykład, panie poruczniku. Albo towarzyszu sierżancie. Dowcipnijcie. No. Słuchajcie, to 100 lat, które dzisiaj słyszeliście na 25-lecie zespołu, to było najgłośniejsze 100 lat, jakie słyszeliście? No tak, no kilkaset tysięcy gardeł zaśpiewało nam 100 lat, to jest naprawdę wspaniała sprawa, nie da się tego opowiedzieć, nie da się tego opisać, to naprawdę daje... To trzeba przeżyć, to naprawdę daje sens trwaniu, czy komponowaniu, czy działaniu w takim zespole jak nasz, kiedy 100 tysięcy, czy 150 tysięcy ludzi śpiewa twoje piosenki, to jest coś niesamowitego. To jest jakby finał, czy kolejny punkt obchodów 25-lecia zespołu Big Cyc. Następnie czekają nas jeszcze koncerty w Stanach Zjednoczonych, dużo koncertów plenerowych, ale tutaj był ten punkt kulminacyjny, gdzie naprawdę było rewelacyjnie, cudownie i świetnie. A słuchajcie, jak myślicie, co takiego ma przystanek Woodstock, że z roku na rok przyciąga te setki tysięcy młodych ludzi tutaj do Kostrzyna? Myślę, że to jest kwestia pewnej identyfikacji z wspólnotą, która tu przyjeżdża. Przyjeżdża się, to oczywiście dla zespołów. Zespoły są istotne, ważne i muzyka jest ważną częścią tego festiwalu.
festiwalu, ale myślę, że ludzie przyjeżdżają także dla siebie, żeby spotkać przyjaciół, żeby spotkać podobnych sobie, żeby właśnie zidentyfikować się z ludźmi z całego kraju, żeby się może nawet policzyć, że tylu nas jest. Po prostu ci ludzie, i to widać cały czas, czy przy takim, czy przy innym zespole, że oni po prostu dobrze się czują ze sobą. I to ważne, bo dzisiaj filozofowie określają to mianem samotności w tłumie, jak wyobcowania, wiele osób jest, nie ma kontaktu z rzeczywistością, niby pracujemy razem, niby siedzimy razem w jakichś blokowiskach, ale nic o sobie nie wiemy. Tutaj te wszystkie bariery pękają, te wszystkie blokady lodowe, międzyludzkie pękają, bo rządzi spontaniczność, zabawa i rock'n'roll. Przybijał takie piątki. Gdzie to była? Niestety nie ja, gdzie czy kto? W Lidlu. O, i gdzie? To? My razem, a to jest, moment, rokowa wioska Lidla. O tak, jest to. To jest to. Super. Czym jest rokowa wioska Lidla, bo jeszcze nie mieliśmy okazji tam. Jak nie? Super sprawa, wlałujcie. To teraz w trzech zdaniach opowiedzcie naszym widzom, co tam jest. To, to jest po prostu, z trampoliny są, wszystko za darmo. Leżaki. Piłkarzyki, można sobie pograć. Leżaki. Można się położyć, taka plaża z piasku wysypana. Bitwa. Festiwal kolorów. To się rzuca takimi proszkami, ona ma całe fioletowe. W ogóle są farbki do malowania, można się potentegować. Co jeszcze jest? Aha, i jeszcze była bitwa na balony. Jeszcze raz, jak to się nazywa jeszcze raz? Rokowa wioska Lidla. Za Lidlem. Rokowa wioska Lidla, moi drodzy, jeżeli kiedykolwiek będziecie na Woodstocku, to polecamy rokową wioskę Lidla. Dziękuję wam bardzo. Piąteczka. Dzień dobry. Dzień dobry. Mam pytanie do pani. Czy ma pani, użyła pani zły krem do opalania, czy mi się wydaje? Co, opaliła się gdzieś? Opaliła się pani. Tak? Nie. Myk jest taki, że miałem tutaj taką haleczkę wczoraj, ale była akcja, pokazujemy cycki, musiałam zerwać. Rozumiem. Co następuje w takim razie? Tutaj kolega widzę. No tutaj generalnie skaczemy na bungee. Nie stać nas na te prawdziwe, to robimy takie własne swoje. Raz, dwa, trzy, 15 bungee. Prawdziwe bungee. Bungee! Lina jest człowiek, jest jak na bungee. Lina i człowiek i bungee. Podobne doznania. No, całkiem sympatycznie. Zaraz kolega powie, czy było dobrze. Jak było na bungee? Spoko. Odlot, rozumiem. No, leciało się fajnie. Tak. Polecasz wszystkim. To dokładnie, polecam każdemu. Wszyscy się boją, ale to naprawdę jest bardzo łatwe. Pierwsze było zderzenie z właśnie grupą Pieśni i Tańca Mazowsze. Ty im proponowałeś jakieś rzeczy, czy to oni wychodzili z jakąś inicjatywą? Najlepiej, no, dla mnie to super, bo Jurusz powiedział, że to ma być zrobione tak, jak ja chcę, nie? W ten sposób. No i mniej więcej, no jakby
ja byłem główną osobą decyzyjną, aczkolwiek Mazowsze jak najbardziej dokładało swoje trzy grosze i bardzo dobrze, i właśnie szczególnie Aleksandra Kop. Nie? A powiedz, oni godzili się na wszystkie twoje propozycje, czy mieli jakiś opór przed tą elektroniką jednak w ich muzyce? Wiesz co, było tak, że Furman był kiedyś w takiej trochę innej wersji i tam on trochę po innych dźwiękach chodził i oni by musieli zmienić tę melodię trochę. Słuchaj, powiedz mi, co będzie dalej z tym projektem? Wiesz co, no wszyscy chcemy go dalej kontynuować, nie? Owszem, podaję zielone światło. Mazowsze chce, ja chcę, my chcemy, nie? Bo jeszcze też mój menadżer chce i chcemy grać to, wiesz, w Polsce, za granicą, zobaczymy. No właśnie, ale to koncerty czy też jakieś wydawnictwo tutaj wchodziłoby w grę? Na pewno będzie wydawnictwo przez Owsiaka, nie? Tam na, z tego koncertu, no tak. A jeżeli to dalej będzie, rzeczywiście nam się uda dalej to realizować, to ja bardzo chętnie chcę rutę studyjną zrobić i może, no tak, i realizować dalej te pomysły, no bo z jednej strony są te piosenki, nie, które są przedstawione, z drugiej strony też można jeszcze coś pokombinować, tak sobie myślę teraz, na przykład, nie, wiesz, coś bardziej poeksperymentować. Nie? Nie wszystkie utwory muszą być, wiesz, piosenkami, które są, wiesz, hitami w niej. Dzień 19 przystanku Woodstock. Ten dzień zaczynamy od bicia rekordu Guinnessa w biciu na ogromnym bębnie przygotowanym przez sieć Play. Czy rekord zostanie pobity, czy tutaj ta grupa ludzi, która podąża, da radę? Zaraz się o tym przekonamy. Zostanie mi odejść, zostanie mi odejść. 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 Zostanie
raczej dzień bardzo piękny, bardzo otruczające otwarcie festiwalu. I z roku na rok mówimy, że tyle ludzi tak pięknie to wszystko gra. A to jest wynikiem konsekwentnych działań na przystanku Woodstock, między innymi też pod względem artystycznym, czyli pod względem jak przystanek Woodstock będzie wyglądał też za rok. A więc od kilku lat gwiazdy ze świata, czy może inaczej, znane zespoły ze świata, a także nasze pomysły, tak jak pomysł z Góralem i zespołem Pieśni Tańca Mazowsze, to są projekty, które chętnie realizujemy, ponieważ nie ma lepszego miejsca niż bardzo żywa i żywiołowa publiczność woodstockowa, piękna scena, światła, no, które są warte największych, nawet nie festiwali, tylko osobnych występów, bo żeby tak dużo techniki zebrać, to nieraz są one tylko obok kapel i ich takich solowych występów. Przyjechaliście? Katowice! Katowice! Jezu, to kawał drogi przejechali. Kawał drogi, ale opłacalnie, opłacalnie. A od kiedy jesteście tutaj na Od poniedziałku. No ja od poniedziałku. Powiedzcie mi, tak tutaj chodzę i pytam się głównie o to, jak wy znosicie ten upał, ten żar, który leje się z nieba. To jest po prostu Woodstock, to jest Woodstock, tego się nie da opisać. Ale macie jakieś sposoby właśnie od... Tak, ja mam, ja sobie moczę na przykład koszulę. Koszulkę, ale... Tego jeszcze nie było, no. To jest ciekawe, a wy jak sobie? Jakieś wymyśliłyście sobie? Wszyscy jakieś piwa, my po prostu chodzimy, koszulki. I jasne, jasne. Żadnego alkoholu. Żadnego alkoholu. Alkohol? Stop? Nie. No, to jest ból właśnie. Słuchajcie, jeśli chodzi o tegoroczną obsadę artystów, ktoś konkretny was interesuje, czy to jest nieważne? Liczy się tylko... Antrak, Pamelere, wszystko to możliwe. Czyli dzisiaj widzimy się pod sceną. Jasne, spoko! Będziemy was szukać w takim razie. Panowie, chodzimy po tym Woodstocku, chodzimy. Ja już drugi raz was mijam z tą flagą. Powiedzcie nam szybko, skąd jesteście i co to za flaga? Z Kujawsko-Pomorskiego jesteśmy, województwo Koronowo dokładnie. Kawał Goszy. No, kawał drogi, pociągiem przejechaliśmy. Powiedzcie mi, jak wygląda podróż pociągiem na Woodstock? No zajebista, jednym słowem zajebista, no po prostu. Ale gdybyśmy mieli wejść w szczegóły, nie wiem, dużo ludzi z waszego województwa? Ludzi. Mieliśmy taki moment, że na przykład zabrakło miejsca w pociągu i musieliśmy godzinę czekać na następny pociąg, ale... Teraz wydaje za 100 punktów, co się dzieje w PKP, gdy brakuje miejsc pociągu? Wszystko się dzieje, wszystko. Ludzie czasem wychodzą na tory i nawet żądają po prostu pociągu albo wagonu i nie puszczają tego. Po prostu pociągu i policja przyjeżdża, są takie sytuacje. Ale dojechaliście szczęśliwie, zostaje... My akurat nie mieliśmy żadnych takich problemów. Problemów, ale... Zostajecie z nami do kiedy? Do niedzieli. Do niedzieli. Na żywo, także no to mogło, wszystko mogło się wydarzyć, no i dlatego dodatkowy stres z tego wynikający. No. Słuchajcie, jeśli o Woodstock chodzi, to wy jesteście już starzy wyjadacze, bo gracie tutaj któryś koncert z kolei, graliście i na małej scenie, i na wiosce Kryszny, i na dużej. Czy wy przyjeżdżając na przykład na ten przystanek,
czegoś się tu już obawiacie, czy tą publiczność już tak dobrze znacie, że jakby już nic dla was to nie znaczy? Znamy się tylko z widzenia, wiesz. Publiczność się zmienia z roku na rok i nie można powiedzieć, że Woodstock to jest festiwal w 100% przewidywalny. Nigdy nie wiesz, co cię spotka. Życie jest jak pudełko czekoladek, nigdy nie wiesz, na jaką trafisz. I tak samo jest tutaj, wiesz. Czasami nie masz dobrego dnia, czasami pogoda nie sprzyja, czasami grasz w kiepskim układzie, na przykład po jakiejś kapeli, która gra zupełnie inaczej. Więc są różne, wiesz, okoliczności, które wpływają na to, czy koncert jest udany, czy nie. Więc ja powiedziałbym tak, Woodstock jest w ogóle festiwalem nieprzewidywalnym w tej kwestii, publiczność również, ale my się w ogóle nie obawiamy publiczności. My co najwyżej obawiamy się skutków ubocznych w różnych sytuacjach, jak powiedziałem, pogoda i tak dalej. Bo my, jedno mogę zaręczyć, my zawsze dajemy siebie 100%. Zupełnie inne osobowości niż na przykład, które przyjeżdżają na inne festiwale, tak? Są takie festiwale, myśmy zagrali na większości w tym roku, są takie, na które przyjeżdżają ludzie, żeby się fajnie ubrać, żeby trochę się żeby się trochę pochwalić, gdzie się to nie było, że smutnie być. Są takie festiwale, które są tylko i wyłącznie, mają wartość sentymentalną już, które jakby są taką legendą, ale tam życia brakuje trochę. A ten festiwal to jest jakaś taka zupełnie dziwna rzecz. Jeszcze nie wiem, tak, nie wiem, o co chodzi. Myślę, że tutaj mam takie poczucie, ludzie przyjeżdżają bardziej, żeby pobyć ze sobą nawet, niż ta muzyka jest oczywiście ważna, ale chyba to nie jest najważniejsze, tak coś czuję, że ci ludzie po prostu mają taki wentyl bezpieczeństwa dla wszystkich freaków, którzy tutaj przyjeżdżają, gdzieś po krzakach dokazują i myślę, że takie miejsce jest bardzo potrzebne, ale tak intuicyjnie czuję, że muzyka to nie jest to, co tych ludzi tu najbardziej przyciąga. Klimat? Tak, i taka dzicz w najlepszym tego słowa znaczeniu. We'll be right back.
trzeci dzień 19 przystanku Woodstock. Właśnie udajemy się do wioski Kartberg, aby zobaczyć największego Woodstockowicza, którego budują z 5000 skrzynek po piwie. Za chwilę, za momencik już będziecie mogli to zobaczyć. W ogóle na tegoroczny przystanek? Przyjechałem z Rzeszowa. Czyli kawałek drogi. No dosłownie, bo przyjechałem z kolegą autostopem i w sumie chcieliśmy po prostu tak spędzić wakacje i w sumie to on wpadł na pomysł. W ogóle ja miałem pracę, ale próbowałem jakoś sobie zacząć jakoś wolny, ponieważ nigdy nie byłem na Woodstocku, a zawsze jeżdżę na jakieś festiwale takie mniejsze, jak Cieszano Rock Festival, tam Heineken czy Open Air, ale nigdy byłem na Woodstocku, a Woodstock to jest w sumie mój pierwszy raz i jak właśnie odpowiedziałem? Właśnie wiesz co, powiem ci, że to jest mój największy sukces, jaki w życiu mogłem osiągnąć, przyjechać tutaj na Woodstocka. To jest w sumie dla mnie najlepszy prezent, bo chodzi o to, że za jutro kończy 19 lat, więc z kolegą mi sprawił najlepszy prezent, jaki mogłem mieć. I chciałem podziękować Michałowi. Michał, dziękuję ci za to, że sprowadziłeś mi tu, naprawdę, dzięki stary. W takim razie, co byś powiedział tym, którzy nie chcą tu przyjechać, nie chcą tego zobaczyć? Złodzieje. Mogę tylko tyle powiedzieć, że tracą chyba najlepszą zabawę, jaka mogła być tutaj na Woodstocku. Bo naprawdę, co tu się dzieje, to jest... Ja mogę to określić jako niebo. To jest prawdziwe niebo. Po co mi jakieś niebo, nie wiem, na górze, skoro niebo może być właśnie Woodstock, przystanek do Woodstock. Bo to jest naprawdę fajna atmosfera, fajni ludzie. Fajnie, że to są, wiesz, kilka osób jest z innej subkultury i wszyscy tak się jakby jednoczył, łączył się. Wiesz, nie ma jakichś spin, nie ma jakichś, nie ma jakichś wojen. Po prostu jest tak, że... Jest pięknie i to jest najlepszy tutaj. Słuchaj, no dzisiaj trzeci dzień festiwalu. Jak byś podsumował to, co dotychczas się wydarzyło na 19 przystanku? Jest gorąco i na pewno ciekawie. Pozdrawiam najpiękniej. Fajne są projekty. Fabenlere, projekt punkowy. Ciekawie. Z gośćmi? Dzisiaj na Huntera czekam. A to, co się dzieje poza koncertami, to już zupełnie inne. Niech zostanie tajemnicą. Tak. Kiedy wracasz do rzeczywistości? Jutro. Będzie to ciężki powrót? Po dwóch tygodniach urlopu i po paru dniach na Woodstocku. Mówi się trudno i żyje się dalej. Pozdrawiamy wszystkich Woodstockowiczów i widzów Neska TV! Kuba Kawalec, zespół Happy Set. Chciałem serdecznie pozdrowić widzów Nyska TV. Trzymajcie się, słuchajcie dobrej muzyki i bądźcie szczęśliwi i zdrowi. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich widzów Nyska TV. Prosto z przystanku Woodstock, reporterz Andrzej Pasternak i Alicja z 13 przystanku Woodstock. Alicjo? Pozdrawiamy was serdecznie. Proszę tu przyjeżdżać, bardzo dziękujemy. Cześć, jestem Maria Peszek, pozdrawiam wszystkich widzów Nyska TV. Gorąco pozdrawiamy wszystkich widzów Nyska TV! Chciałem pozdrowić wszystkich widzów Nyska TV, mamę, tatę, ciocię, wujka, babcię i w ogóle całe Słubice, panią Manię z kółka. Yo! Cześć ludziska, Góralz z tej strony, pozdrawiam serdecznie wszystkich widzów Nyski TV, do usłyszenia, do zobaczenia znowu, hej! Pozdrawiam wszystkich widzów Nyska TV! Cześć, tu Marecki, pozdrawiam wszystkich widzów Nyska TV. Pozdrawiam wszystkich widzów Nyska TV. Tato, ja cię serdecznie pozdrawiam, a wszystkim widzowie, pozdrawiam was zajebiste dziewczyny, wiem o czym mówię, znam je osobiście. Pozdrawiam z tego miejsca, że przed cudownego, bo siedzimy właśnie w pięknej Nysce, wszystkich, którzy byli na Woodstocku, wszystkich, którzy jeszcze nie byli, a się wybierają. Słuchajcie, no dziękuję za energię i do zobaczenia za rok! Zaraz będzie ciemno! Wieder Axel Kalder!
19 przystanek Woodstock powoli dobiega końca, razem ze mną piękne dziewczyny. Jak widzicie, no musimy już kończyć, nic na to nie poradzimy. Mamy nadzieję, tak jak już powiedziałem na początku, że ta relacja chociaż w części pokazała wam to, co tutaj się dzieje. I tak jak na każdym kroku pokazywali to artyści, mówili o tym uczestniczy tego festiwalu. Jest tu niepowtarzalny klimat i żeby to sprawdzić, musicie tu przyjechać i to zobaczyć. Także mam nadzieję, że widzimy się na 20 przystanku Woodstock. Dziękuję wam bardzo. No i cóż, gasimy, machamy.